Polska w latach 60. ani na początku 70. w sposób naukowy energetyką jądrową się w ogóle nie interesowała. A to i w dodatku energetycy w Polsce, znając koszty i niebezpieczeństwo, koszty finansowe i niebezpieczeństwa zdrowotne energetyki jądrowej, blokowali wszelkie usiłowanie zrobienia w Polsce energetyki jądrowej. Mówię o energetykach również i czy głównie ze Świerka. Natomiast energetyka jądrowa w Polsce została wymuszona w twardych prawach stanu wojennego, czyli na styczniu chyba 82 roku, a wymuszona została przez agentów radzieckich, sowieckich służb wojskowych. I dopiero wtedy, to znaczy w styczniu 82, pokonano, no bo nie, jak był stan wojenny, to nie można mówić o oporze jakichkolwiek energetyków w Polsce i ekonomistów. I wtedy podpisano umowy z Rosją na pierwsze, już nie pamiętam, czy dwa, czy cztery reaktory, które umiejscowiono wtedy w Żarnowcu. Na początku to miały być WWR 240, ale później jakoś przeszli dosyć szybko na reaktory WWR, czyli to jest wodno-wodianowy energetyczny reaktor. Czyli to jest to samo co zachodni PWR, czyli Pressurized Water Reactor. I przeszli możliwie szybko na 213, czyli to jest WWR 213, to jest troszkę ulepszoną wersją. I całe lata 80. bez jakichkolwiek rozsądnych dyskusji czy zastanawianie się po stronie polskiej o bezpieczeństwie i o sensowności ekonomicznej, budowano te pierwsze, nie pamiętam czy dwa na pewno, a chyba podstawy pod cztery reaktory, najpierw w Żarnowcu, nie zastanawiając się na przykład nad tym, skąd będzie chłodzenie tych reaktorów. Bo dobrzy inżynierowie do tego nie zostali wzięci, tylko zostali wzięci ci, którzy służyli władzy, którzy wykonywali polecenia, rozkazy służb specjalnych, wojskowych, polskich. Nie pamiętam, kto się nazywała wtedy informacja, czy później to jest to samo co WSI, to była filia właśnie GRU, czyli Główne Rozwiedzielne Uprawnienie Rosyjskie. I reaktory budowane w latach 80. były budowane, między innymi był tam jakiś profesor Marecki z Gdańska, który się na reaktorach nie znał, ale był za tym, żeby to budować. A na pytania, panowie, co będzie, jeśli na przykład będzie jakikolwiek wybuch typu Czarnobyla, to powiedzieli, nie, u nas takiego wybuchu nie będzie. Próbowałem wtedy, chyba z podziemia, pracowałem w Świerku w latach 80., próbowałem skłonić Agencję Atomistyki, żeby wyliczyła, żeby zrobiła rachunki, wyliczenia, ile można, znaczy, jakie jest prawdopodobieństwo kolejnego wybuchu reaktora 213, czyli tego WWR 213. Żadnej odpowiedzi sensownej nie było, tylko luki paszwam cichutko, to radzieccy nam to kazali zrobić. I już nie pamiętam wtedy, ile oni chcieli takich central robić, ale to mniej więcej plany były równie sensowne, jak plany Donka, czyli premiera Tuska, który mówił, że to zbudujemy cztery elektrownie, w każdej będzie po cztery reaktory, czyli w sumie to jakby potrafił pomnożyć, to mu wyszło, że planował 16 reaktorów, co jest zupełnie absurdalne, nawet jeśli premier jest z pochodzenia jakimś historykiem, nie, to zdaje mi się, że prezydent obecny to jest z pochodzenia, zaocznie zrobił historię.
No stąd ten w bólu i nadziei, który wypisywał pod Fukushimą. Więc to są ludzie, którzy w ogóle nie potrafią policzyć, co Polska potrzebuje, jakiej energii. I wtedy, czyli w latach 80., szczególnie po wybuchu w Czarnobylu, myśmy przekonywali z podziemia, ale ja również z naziemia, to znaczy jako pracownik, co prawda nie dostający pieniędzy, ale w świerku i później pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, żeby policzyli ci, którzy mają dostęp do możliwości rachunkowych i jakiej energii Polska potrzebuje. I chodziło o to, że Polska miała w połowie lat 80., to później zostało potwierdzone, energochłonność 4 czy 5 razy większą niż podobne państwa na zachodzie. Więc myśmy argumentowali, żeby zmniejszyć energochłonność i nagle zniknie zapotrzebowanie na energię, bo te elektrownie, które są w Polsce, wystarczą z ogromnym nadmiarem. To padało nam zupełnie głuche uszy, no tylko były jakieś tam donosy, śledztwa i coś takiego, ale kiedy agentura przeszła do rządzenia po umowie, do rządzenia oficjalnego po umowie Okrągłego Stołu, czyli po 89, wtedy zespół tych kontestatorów ze Świerka, którzy przedtem działali niby w podziemiu, został przyjęty do Państwowej Agencji Atomistyki za profesora Żelaznego, prezesa, jako ekipa doradców prezesa. Jest to o tyle śmieszne, że nasze działania podziemne były taka książeczka, najpierw czasopismo Okopy, a później była podziemna książeczka wydana, którą ja nazwałem Rewolucja kulturalna w Instytucie Badań Jądrowych. Otóż ta książeczka wydana, no tak dosyć na offsecie, została później w wielu set egzemplarzach powielona w KC PZPR. No i oni tam między sobą to czytali, żeby wreszcie mieć dostęp do jakiejś doprawdy, przecież nie mogli, oni też mieli dostęp do telewizora czy do radia, no i do jakichś biuletynów specjalnych, które też kłamały. Więc państwo, gospodarka państwa nie może być stabilną, jeśli się opiera tylko o kłamstwo, które się opiera o kłamstwo. Tak było wtedy i tak jest teraz za Donka, czyli za prezesa Rady Ministrów Donisława. Nie bez powodu bada się na reakcja emocjonalna Gorbaczowa. Ja już słyszałem dziesięciokrotnie, jak Strup, bo to jest popularna nazwa w Świerku, Strup tego człowieka, powtarza właśnie ten argument studentom. Różnica jest taka, że studenci jego muszą słuchać i on ma te pieniądze ogromne na tą propagandę projądrową. No a ja to słyszę raz na parę lat, kiedy mnie przypadkiem zapraszają. Mam pytanie, a ta praca o rewolucji kulturalnej w Instytucie Świerku, to czego to dokładnie dotyczyła? Całego sprawozdania, całego działania podziemia świerkowego w latach 81-89, gdzieś tu leży na półce, jest oczywiście u pani Anny Nowik, na pewno jest, bo ona była jednym z współautorów zresztą chyba, ale w każdym razie bardzo proszę u dyrektorki Biblioteki Naukowej w Świerku, Anna Nowik, wziąć sobie tą pracę. Dotyczyła wszystko, cośmy robili w podziemiu w Świerku, a również u niej jest ten raport o strasznej, wyjątkowo głupiej próbie eksperymentu wymuszonego przez Rosjan, a wykonanego u nas przez trup czeskiego w 79, o którym piszemy. Ja ten raport widziałem w Świerku właśnie. Jest w paru egzemplarzach. Jeśli dyrektor biblioteki w Świerku powie, że takiego raportu nie ma, to wtedy trzeba się zapytać prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, gdzie jest ten raport, bo to jest raport tajny i niemożliwe, żeby ktokolwiek ten raport sobie tak zniszczył.
No więc tutaj to są rzeczy prokuratorskie. Gdybyśmy mieli uczciwych prokuratorów, to przez nich można by było to, tą sprawę, czyli ten mini Czarnobyl wykonany celowo na żądanie towarzyszy radzieckich w 70., prawie na pewno 9 albo... Czyli uważa pan profesor, że teza pana Słupczyńskiego o tym, że celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy można podnieść moc reaktora za pomocą włączania pomp i sprawdzenia, jak ten reaktor się będzie zachowywał, jest totalną bzdurą, absurdem. Jest bzdurą, za którą, gdyby on to powtarzał, powinien być pozbawiony jakichkolwiek stopni naukowych, jeśli jakieś ma. Co było takiego groźne w tym eksperymencie, który, w cudzysłowie? No proszę pana, no co było groźne w Czarnobylu? No właśnie to. To znaczy, w Czarnobylu prawie na pewno jakiś pijany generał nakazał wyłączyć zasilanie i zobaczymy, kto pouczyć co, a w Świerku kazał wyłączyć zasilanie magister sztrup czeski i zobaczymy, kto pouczyć co. To są rzeczy, oczywiście to jest mini Czarnobyl, ale to w poziomie bezczelności i głupoty zupełnie porównywalne. I tam jest ta słynna historia tych sprzątaczek i tak dalej. W jaki sposób doszło do jakiegoś wycieku? Czemu te sprzątaczki mogły to zbierać szmatami? Czemu tego nikt nie pilnował? Gdyby pan mógł powiedzieć... No bardzo dobre pytanie. No niech pan znajdzie ten raport i będzie pan miał... musi pan ten raport znaleźć, no bo ktoś to wreszcie musi mieć jaja, żeby ten raport znaleźć, żeby... Bo, był w roku 90-91, no nie mógł być niszczony, a tam są dokumenty, przecież to są i o sprzątaczkach, i o ich myciu rączek, i o tym, jak przerażeni była obsługa reaktora Maria, kiedy nagle w nocy im strzeliły wszystkie dozymetry. No to jest opisane, to po co ja mam opowiadać, kiedy ja w tym nie brałem oczywiście udziału i wtedy nie wiedziałem, że coś takiego jest, zostało to zatajnione. No i tyle. Rozumiem. Jeszcze mam takie pytanie, bardziej generalne, bo tutaj jest pewnego rodzaju zbieżność poglądów. Patrząc z boku w wyglądowy sposób, lata 50. Polska przygotowuje się do tego działań. Rozwija się. Związane z energetyką jądrową. Nie przygotowuje się, nieprawda. No pojawia się ten nowy specjalizacja energetyka jądrowa, pojawia się reaktor EWA. Ale pojawia się świat. Pan nie ma pojęcia o tym. Pan słucha jakiś sloganów. Świerk był, to jest Instytut Badań Naukowych, Instytut Badań Fizycznych. Reaktor EWA, który był reaktorem rosyjskim, 2 MW, nie miał żadnych związków z energetyką jądrową. Myśmy przy Świerku, przy EWA robili badania z fizyki rozszczepienia, z fizyki ciała stałego i tak dalej. I tam nie było żadnej specjalizacji związanej z energetyką jądrową. Koledzy w innym instytucie, w innym zakładzie tego samego instytutu, robili te zestawy mocy zerowej. Anna, tam coś jeszcze, jakieś inne. No i tam sobie tak dziubdziali, ale to też nie z myślą o zrobieniu w Polsce energetyki jądrowej. Ci energetycy, którzy pracowali w Świerku, od początku byli zdecydowanie przeciwni budowie energetyki jądrowej w Polsce. Czym to tłumaczyli? Z jakich powodów? Kwestia nierzetelności radzieckiej technologii? Nie, no, już wtedy było widać, że energetyka jądrowa jest bardzo droga, czyli droższa od innych rodzajów pozyskiwania energii, a również w latach końcu 60., 70. i 80. wszyscy energetycy wiedzieli, że reaktory dają stałą moc. To znaczy, że moc reaktora nie da się zmienić. Jest stała. A Polska miała zapotrzebowanie na mocy w kształcie, to się chyba nazywa dromader, ten wielbłąd dwugarbny. Czyli zapotrzebowanie na moc Polski wyglądało w ten sposób w ciągu dnia. Ja to wielokrotnie na wykładach, czy na uniwersytecie, czy później w innych wyższych uczelniach pokazywałem, że jeśli zmiany mocy
zapotrzebowanie, mają tak ogromne garby, dwa, o ile pamiętam, to były różnice od 16 do 24 gigawatów, no to wtedy dawanie mocy w podstawie, czyli mocy, która ciągle jest taka sama, jest absurdem. To, co było potrzebne, i stąd zaczęliśmy budować w Polsce poszanowanie energii i nawet za czasów wczesnego Mazowieckiego było bardzo blisko powołania Agencji Poszanowania Energii, bo właśnie my, to znaczy fizycy i inżynierowie energetycy, wskazywali, że to, co Polska potrzebuje, to są łagodzenie tych wachnięć. Łagodzenie tych wachnięć jest bardzo proste, na przykład przy pomocy taryf. To znaczy, jeśli by taryfa w nocy była, trzy taryfy powinny być, w nocy o wiele bardzo niska, w maksimum ogromna, a później w tej przerwie obiadowej znowu niższa, to gdyby to przy pomocy taryf i przy pomocy innych środków, jak na przykład elektrownie pompowo-szczytowe, można było te garby usunąć i wtedy energii elektrycznej w Polsce byłby nadmiar. To bardzo jest zabawne, że te dwa garby, które wyglądają właśnie no jak dwa garby, w środku ten garb jest, zawsze był między w pół do pierwszej, a w pół do trzeciej chyba w południe, bo wtedy wszyscy wyłączali wajchę i równocześnie szli na obiad do stołówki. Wystarczyło przy pomocy właśnie tych taryf, to znaczy zmiany cen, spowodować, żeby część robotników jadła o 12, część o pierwszej, a część o drugiej czy o trzeciej, prawda? To są działania, jakie jest pewnie rozsądne i proste. Ale no chwila. Otóż to jest rozsądne i proste, wywołało agresję tych, którzy chcieli w Polsce, niezależnie od takich argumentów, prowadzić energetykę jądrową. Więc wtedy przeciwnikiem energetyki jądrowej, dlategoż samego Strupa, czyli pana kapitana czy majora, tam nie pamiętam, nie wiem, Andrzeja Strupczewskiego, było poszanowanie energii. A teraz, w ostatnich latach, dla pana Strupczewskiego największym wrogiem jest energetyka wiatrowa, o której mówi tak potworne bzdury, że już nie będę ich cytował. A tak, już wracam do tego momentu od początku. Tutaj niestety muszę zdecydować pana Strupczewskiego. Jest wspólna postawa. On twierdzi, że właśnie w latach 60. i 70. postawa fizyków związanych z tym środowiskiem Świerka była negatywna wobec energetyki jądrowej. Wiązał to jeszcze również z kwestią tego, że według pracowników naukowych Świerku technologia radziecka jako taka nie była bezpieczna. A szczególnie chodziło o tak zwaną opaskę bezpieczeństwa, która w przypadku opaska bezpieczeństwa, czyli obudowa. Obudowa bezpieczeństwa, tak. On używa słowa opaska. Niech mi pan nie cytuje takich idiotów jak kolega Strupczewski. Może pomówmy o meritum. Ale właśnie, ja teraz przechodzę do meritum. W końcu jest, można to powiedzieć w ten sposób, że z punktu widzenia osób, które się zajmują naukowo, jest opór przeciwko energetyce jądrowej, tu w wydaniu polskim. Strupczewski też twierdzi, że Rosjanie również nie chcieli przekazywać nam reaktorów. Ta nieufność była z dwóch stron. I pojawia się specyficzny moment, lata 70., 80., 82. rok, jak pan profesor zauważył, dopiero za czasów Jaruzelskiego zaczyna się parcie na energetykę jądrową. Czy to był przypadek, że dopiero w momencie, kiedy władza miała poczucie, że zrobiła z tą siłą jakąkolwiek opór, pozwala sobie nabudować na rozwój energetyki jądrowej. Przedtem, co pan powiedział, nie wiem, po co mi pan cytuje jakiegoś oficera sowieckiego, który kłamie. Od początku nacisk na to, żeby w Polsce była energetyka jądrowa i żeby to była energetyka sowiecka, był naciskiem GRU, czyli naciskiem sowieckim. I tak i energetycy polscy, jak i oczywiście fizycy, którzy mają szersze horyzonty niż sam inżynier energetyk, byli temu przeciwni, kropka. To, że mieliśmy rację, wykazał choćby no, potworna katastrofa i kłamstwa z nią związane w Czarnobylu. I mimo wszystko
ciągle przez siłą w Polsce ta energetyka była robiona, sowiecka. No a jak Państwo pewnie pamiętają, skorzystało z tego dziesiątki miasteczek i setki wiosek wokół Żarnowca, które z tych ukradzionego ciężkiego betonu, to znaczy z elementami pochłaniającymi, pobudowały sobie domy, stajnie, jakieś inne idiotyzmy z ukradzionego betonu. I dlatego między innymi wtedy, to znaczy udało nam się wtedy alarmować pod koniec lat 80., że podstawa, czyli jak to się nazywa, to na czym stoi podziemie, na czym stoi sam reaktor. Pod domem co jest? Jak to się nazywa? Fundament. Fundamenty, tak? No, fundamenty, no fundament, dziękuję. Dobra, 8-metrowy fundament pod dwa reaktory jądrowe, te BW-213, pękł. Ja jeździłem wtedy do kolegi Torbickiego, Henio chyba, prawie na pewno, który był tam dyrektorem, przyjmował z atencją jako przedstawiciela Agencji Atomistyki. Ja mówię mu, panie Heniu, chyba, co to za takie są pęknięcia w tych fundamentach? A, bo tutaj to pękło rzeczywiście, ale my tu zalejemy taką tą papką cementową i właśnie puszczamy na to feny, czyli suszymy, także przyjedzie ta, gdy przyjedzie ta, wie pan, ekipa z Międzynarodowej Agencji Atomistyki, kiedy już nic się będzie widać. Ja mówię, panie, no ale przecież jak bez reaktora fundament wam się rozpukł, no to jaka jest szansa, że reaktor na tym będzie stał stabilny? No nie, niech pan się nie przejmie, będzie wszystko dobrze. I wtedy myśmy to ujawnili, no oczywiście Ubecja to wiedziała, ale Urban i mój ekskolega, czyli prezes Państwowej Agencji Atomistyki Mieczysław Sowiński, powiedzieli, nie, nie, budujemy dalej. Tyle. Jest to wyraz jakiejś arogancji i pewnie jakiejś takiej bezmyślności, ale jeszcze raz powrócę. Do tego momentu 82-86, wtedy państwo polskie wydaje mniejszej czy większej wagi dokumenty państwowe dotyczące programu rozwoju energetyki jądrowej. Wtedy państwo polskie wykonywało tylko dyktat sowiecki. Nie było żadnego państwa polskiego. Tak, czyli według pana Rosjanie stwierdzają, że warto zainwestować w rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Czy zmusić Polskę do zmusić, no. W jakiej tego najdzie według pana były powody? A co mnie obchodzi powód Sowietów? No mieli przecież jądrówki w Czechach, Węgrzech, Rumunii, znaczy Bułgarii i nagle chcą, żeby Polska też miała. No to jeśli od tej strony, no to wszystkie tamte państwa bardzo grubo im za to zapłaciły. Uważam i potrafię to udowodnić, że JOW jest ważny, a inne polityczne to tam o kant spodni potwórz. Czyli samo to pokazuje, jak ważny jest JOW, a później w JOW-ie są, jak się bogacą Francuzi, Brytyjczycy i ktoś jeszcze. I takie działy, które pokazują, w każdym z tych działów można znaleźć co trzeba. I są oczywiście również takie abecadło, właśnie na poziomie tam 2-3 minut, gdzie jest ta argumentacja zupełnie dla baranów. To znaczy, dlaczego się kurde opłaca? Są, ale poważniejsze rzeczy, jak to. Bo wszyscy mówią, ależ proszę, znaczy wszyscy idioci. Mówią, ależ co pan gada, to to wtedy będzie 460 partii. Otóż główna prawda, proszę państwa, już wykazano po 20 laty, to jest prawo Duvergera, że z 460 ludzi, jak w Polsce, natychmiast oni się niuchają i stworzą dwie partie. Bo prawo Duvergera pokazuje, że przy jednomandatowych zawsze tworzą się te dwie grupy. I te dwie grupy, ja nie mówię, która z nich jest lepsza czy mądrzejsza, ale te dwie grupy starają się przekonać do siebie ludzi. I to, ta konkurencja powoduje, że przy tak złym systemie, jakim jest system demokratyczny, bo to jest przeciwko człowiekowi, to jednak powstanie tych dwóch grup, jak są nawet w tak skorumpowanym kraju jak Ameryka. Są te dwie grupy, czyli tak zwani demokraci, tak zwani republikanie. Tak, czyli słonie chyba.
Więc oni już potem są toczeni przez korupcję, ale jednak są dwie partie. Przecież zasada w Wielkiej Brytanii, że są te dwie duże partie, a trzecia próbuje wskoczyć na miejsce tej drugiej, jest bardzo ważna. Tak samo jak między ludźmi. Mówią, jakie to niesprawiedliwe, jednomandatowe, jeden dostał 49%, a drugi 51%. Otóż jest to bardzo sprawiedliwe w jakimś okręgu wyborczym, dlatego że baba, żona powiedzmy, tego, który dostał 49%, mówi mu, ty idioto, ty znowu przegrałeś i nie daje mu dobrej zupki, albo daje mu zupkę przesoloną, masz taką zupę. I wtedy on się stara, patrzy na palce temu, który dostał 51, czyli między innymi jest potężna rywalizacja, realna, prawdziwa. I to o to chodzi, żeby ta rywalizacja była prawdziwa i w następnym oni pokazują, ci, którzy w cudzysłowie przegrali, a tamten zrobił, tamtego mostka nie zbudował, a tu coś obiecał. I ta rywalizacja powoduje, że wszystko idzie bardzo szybko do przodu. A nam jest naprawdę obojętne, czy wygrał Smith, czy tam jakiś inny. Nam, to znaczy mieszkańcom tego regionu. I o to chodzi. I dlatego w Polsce nie da się zrobić uczciwej energetyki, czy uczciwego zarządzania lasami, bo w tej chwili znowu nam kolejny raz kradną lasy, bo mamy ordynację partyjniacką.